Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów, żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami i miniomazach. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Na to i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Nie koniec swego palca umoczy w wodzie i obodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedole, teraz on tu doznaje pociechy, a te męki cierpisz. A oprócz tego między nami a wami dzieli ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał stąd do nas przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem wielu pięciu braci i ich przestrzeżę, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, w zasadzie można by było powiedzieć, że bogacz miał trochę pecha w dzisiejszej Ewangelii, że nie został dotknięty żadnym trądem, że nie został dotknięty chorobą, że nie został, być może nie chorował na raka czy na inne choroby, których być może my dzisiaj się za wszelką cenę wystrzegamy i chcielibyśmy, żeby nas nie dotknęły. Bo drodzy bracia i siostry, może to cierpienie, gdyby został dotknięty nim bogacz z Ewangelii, w jakimś sensie wstrząsnęłoby jego życiem i być może pomyślałby w tym swoim życiu o Panu Bogu, o wieczności, nie zostałby potępiony, nie musiałby cierpieć wiecznych mąk, niestety w miejscu odrzucenia. Mówię te słowa, mając doskonale świadomość, że mówię w hospicjum, a więc w tym miejscu, w którym być może wielu z was chorzy, wielu chorych tu leżących nie potrafi do końca zrozumieć, dlaczego ich ciała zostały dotknięte cierpieniem, chorobą nowotworową czy innymi dolegliwościami. Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Łazarz miał potężne szczęście, że znalazł się w takiej sytuacji, że właściwie miał wrzody, które być może przypominały mu o tym, że to życie ludzkie nie jest do końca wieczne, nie jest do końca szczęśliwe. Ksiądz Kaczkowski, znacie go doskonale, bo wiele książek jego czytaliście. Nie wiem, czy ktoś z was ma jego najnowszą książkę Grunt pod nogami, udało mi się ją kupić. Jest to taki zbiór oczywiście felietonu, ale też kazań jego zebranych chyba przez 2 lata, tych najlepszych kazań, które gdzieś tam po drodze mu się zdarzyły. I moi drodzy, zachwyciły mnie jedna rzecz w tej książce. Oczywiście nie mam przeczytania całej, ale gdzieś w połowie jestem. On pisze takie niesamowite zdanie, które myślę powinno dać dużo do myślenia każdemu z nas. On pisze tak. Oczywiście nie został dotknięty glejakiem, czyli tym guzem, który jest trudny do usunięcia, ale mówi tak: dotychczas, kiedy był zdrowy, to wielu rzeczy się bał.
kiedy dostał dotknięty glejakiem guzę mózgu, przestał się lękać. Powiedział, przestał po prostu odczuwać lęk, nie boi się już niczego. To, że zostanie przeniesiony przez biskupa na inne miejsce, to, że jakieś zmartwienia, które dotychczas go nurtowały, Pan Bóg odsunął od niego lęk. Być może, drodzy bracia i siostry, w takich sytuacjach, gdy człowieka dotyka cierpienie, kiedy staje naprzeciw wieczności i wie, że do tej wieczności, prędzej czy później się przybliży, pozbywa się wszelkich ludzkich lęków, które są niczym w porównaniu z pięknem życia wiecznego. Obyście wy też byli takimi ludźmi, którzy nie będą się lękać wielu rzeczy, ale będą kochać Pana Boga i ten lęk będą unicestwiać miłości Pana Boga. Amen.